No, przygotowujemy się do tego pierwszego meczu tak naprawdę już od bardzo dawna. Aura pozwalała nam na, pozwoliła na wcześniejsze jazdy na torze, wcześniej zaplanowane wyjazdy czy do Anglii, czy sparingi, jakby ten cały plan został zrealizowany. 7 spotkań, testów, treningów punktowanych, tak to nazwijmy szczegółowo, także wydaje się, że to dość dużo, mając na uwadze lata wcześniejsze. Tak jak powiedziałem, aura nam pozwoliła, tor doskonale przygotowany do zimy i fakt, że nie mieliśmy do tej pory żadnych, w tym sezonie akurat wyjątkowo, żadnych prac na torze i tak dalej, umożliwiło, że mogliśmy się w normalnym trybie do tego sezonu przygotowywać. Także uważam, że cały plan został zrealizowany, wszystkie sparingi, które mieliśmy zaplanowane, doszły do skutku z jakimiś drobnymi korektami. Także myślę, że zespół jest przygotowany. Jedynie mniej jazdy ze zrozumiałych względów miał Aleksandr Loktajew, który dołączył do nas dopiero 3-4 tygodnie temu i tych kółek ma nieco mniej. Natomiast cała reszta drużyny miała naprawdę wiele okazji do tego, żeby jeździć, przygotować się do tego pierwszego meczu sobotniego. Czy to, że pierwszy mecz z Unią Tarnów będzie u nas, jest dla nas plusem, minusem, czy to, że doskonały stratek, trener Marek Cieślak przyjdzie do nas tutaj, a każdy wie, że zna nasz tor, bo był naszym trenerem w 2012 roku, to będzie dla nas mobilizujące, czy bardziej stresujące, bo jednak wysoki poziom na początek? No myślę, że nie ma w tym sezonie, może na papierze nieco słabiej wygląda Wybrzeże Gdańsk, natomiast pamiętajmy, że zima lat zmienia żużel diametralnie i naprawdę zawodnicy, którzy do tej pory może nie świecili, mogą wygrywać Grand Prix na przykładzie Smolińskiego, który chyba będzie największą niespodzianką i co by się już nie wydarzyło w tym roku tego sezonu, to niewątpliwie, także to się zimą dzieje dosyć szybko. Państwo może mniej macie wtedy ten kontakt, ale te prace nad motocyklami, nad silnikami, nad sprzętem w ogóle jest bardzo, bardzo intensywny i tak naprawdę do tego pierwszego meczu najważniejszego inaugurującego rozgrywki tak naprawdę wszyscy jeszcze jakoś się zamykają w sobie, nie pokazują tego, na co ich stać, także no, na pewno będzie to trudne dla nas spotkanie, raz, że wiele niewiadomych, dwa, też nie znamy do końca poziomu naszych przeciwników, ale myślę, że w ogólnym rozrachunku szala zwycięstwa będzie po naszej stronie. Pod 12 formalnie Krzysztof Jabłoński, on pojedzie, czy jeszcze jest jakieś pole manewru, może coś się zmieni? No wiecie Państwo, że mamy możliwość dwóch zmian przed zawodami, także na tą chwilę sprawa jest jeszcze otwarta, chociaż plan jakiś jest i realizujemy go od początku, natomiast no, zmiana jakby przed samymi zawodami może się wydarzyć. Od różnych względów, to mamy jeszcze trening piątkowy, mamy jeszcze też warunki pogodowe, które też nie ukrywam mają w jakimś stopniu wpływ na to, kto tak de facto pojedzie w tych zawodach, myślę tu o Krzysztofie i o Aleksandrze. Chciałem zapytać o Andrea Svenssona, pan jest zaniepokojony tym, co Grand Prix pokazał na przykład? Bo jak się słyszy, to Hampel tam też nie wypadł najlepiej, natomiast Hampel jakby wszyscy uznają, że i tak będzie ok w tę najbliższą sobotę, natomiast o Jonssona mam wrażenie, że może za duże słowa, ale że troszeczkę drżymy, czy pan też? To jest na pewno zawodnik światowej klasy i to nie podlega wątpliwości, natomiast no, te problemy jakby przerzuciły się z ubiegłego roku na ten, jak widzę, i tutaj wielkich zmian jakichś nie zaobserwowałem, ciągle są te same kłopoty w tym samym elemencie jakby na torze i nie chciałbym w tej chwili jeszcze tego oceniać, bo też niewiele jeździł Andreas ze względu na jakieś tam przewlekłe swoje choroby z zimy i tak dalej. Zobaczymy, co w tym pierwszym spotkaniu, dlatego też ta jego pozycja w drużynie taka, a nie inna. No, na pewno liczymy na większe zdobycze niż przyzwyczaił nas w ubiegłym sezonie, bo to jest zawodnik, który potrafi jechać, to jest zawodnik z Grand Prix, od niego się wymaga wyników dwucyfrowych i tego będziemy wymagać zapewne, także na tą chwilę na pewno jeszcze nie jest to, o czym byśmy marzyli.
dobrze jedzie, tak? Dostaje w jakimś sensie taki kredyt zaufania, mimo tego braku pewności, co on jest w stanie. No tak, ja myślę, że to jest jednak zawodnik światowej czołówki jednak w jakimś stopniu. Natomiast te pewne mankamenty, które on ma w czasie wyścigów, no powodują, że on nie potrafi jakby skonsumować tej swojej jazdy, bo on jeździ znakomicie technicznie, natomiast no niekoniecznie tak jest, jeśli chodzi o start, a dzisiaj w żużlu no niestety jest to element, który jest najważniejszy i w 80% decyduje o tym, czy się wyścig wygrywa, czy nie. Chciałem jeszcze ustawienie bardzo pytać, czy trener będzie pierwszych tych meczach konsekwentnie stawiał na taki zestaw, czyli Patryk z AJ-em, Protasiewicz z Jabłońskim albo z Saszą i Hanko z Juniorem, czy te pierwsze mecze będą służyć takim, nie wiem, eksperymentom chyba, czy po prostu będziesz konsekwentnie... No myślę, że to nie są eksperymenty, to są przemyślane w jakiś sposób decyzje, dlatego że raz zależy od... Przede wszystkim zawodników mamy, którzy są startujący i zawodnicy, którzy są niestartujący. No i to jest jedna sprawa. Druga, style jazdy odpowiadają jednym drugiemu. Potem ustawienia, mieszanie par, to są tak de facto mnóstwo rzeczy, ale z tej całej analizy, którą razem z Jackiem też jakby konsultowaliśmy wiele razy, no nie wychodzi nic innego, więc ten jakby wydaje się zestaw najbardziej optymalny. Oczywiście może jakieś drobne zmiany kosmetyczne po pierwszym czy drugim spotkaniu nastąpią. Mamy taki komfort i to może się wydarzyć.